A więc witamy na kolejnej wyprawie. Już jest noc. Znaleźliśmy taki opuszczony dom w Krzeszowicach. I tak na spontanie chcemy go sprawdzić. Tak. Właśnie będziemy wchodzić. Do świadectwa. Jest ciemno, to kanałowe jest niebyś widać. Zbadamy go pod względem jakiejś obecności paranormalnej. Zobaczymy, co kryje ten budynek. Na spontanie. Może wyjdzie ciekawy odcinek. Tak. Także za chwilę będziecie mieć to na materiale. Zaczynamy. Wchodzimy. A więc wchodzimy, kochani, do środka. Zobaczymy, co nas będzie tam czekać. Dwa sobie tą lampkę. Mhm. Drugi albo... Chyba to. Ty w sumie to wyłączyłeś? Włączam. Przynieś to mi. Jaka tu jest w ogóle aktywność? Właśnie. Dobra, mam nagrywanie włączone. Czy jest ktoś w tym domu z nami? Tu się zmieniało ten nagrywanie na przodnią. No tam na górze gdzieś klikasz. Jakbyśmy się dostali tamtędy, to tu jest otwarte, zobacz sobie, no. Zobacz sobie. Wow, ale robi ciarnia. Ty, stare złotówki! Zobacz na to! Patrz! A tam jest znalazłem... Zobacz! Pieniądze z PL. Stare złotówki, no. PL-owskie te. 1 złotych. Złote wesele. 2016 znalazłem ten... Garniak. Z 2016 znalazłem kalendarz na ścianie. No widziałem przecież. Tak? Byłem z tobą. Aha, tam no przecież. Tak, tak, tak. Garniak nawet, patrz, w szafie. No. Nice. Ty, faktycznie. Jaki po... Dzięki. Tak. No. Dusić. No, dobra. Dusić to było kiedyś. Ale dużo. Bardzo za chwilę coś słychać. Pajączki są. Zasuszone. Parasol nawet na wisi nad chat, na wyszaku. Wow, a tam jakie? Stare te. Jakie parasole. Głębiej na panie wejdziemy. Dobra, chodźmy zobaczyć górę. Uwaga na podlogi, jak tu coś jakieś strzeli.
Tu uważaj, to jest jakiś ten. Niezły klimat. Patrz. Taki nawet wyżej nie wchodzimy, już rośnie. Sypie się z tego, ze stropu. To się nawet woda nawet stoi jeszcze. Dalej nie wejdziesz? Nie. No na razie nie ma co. Spaćmy teraz wszystko, wiadomo, zaraz wybierzemy jakieś pomieszczenie. Nie wiadomo jak podłogi pod nami. Mhm. Lepiej nie schodzić. Zobaczmy tamte jeszcze. Uwaga na łopatę. Dwa pomieszczenia jeszcze. Tutaj? Aha, tam nie jest zawalne. Tu nie, jak nie wejdziemy. I tu. Tam widać, że dach się... Nie zgadza się, żeby wejść tam dalej. Jest światło? Tylkoż, spiżarka. Nie działa. Nie, no nie ma co. Sam się włącza. Bardzo mały dom. No, bardzo mały dom. Na górę nie ma co iść, bo się z tych zawalił. Czy z tych? Podłogi się zawalił. Pajęczyny na dnie. Dobra, wiesz co, zróbmy tak, że odpalimy tu USB w tym pomieszczeniu, tu obok. Też się z tych wali. Słyszysz? No. O. Właśnie. Bądź ostrożny. Włączę ten USB. Tylko ja, że to jest chyba cały. Czy włączę USB? Tak, to jest taka paleta, która jest dużo większą wersję. Paleczka taka. Albo odkurzasz. No można było odpalić USB, czekaj. Tak, a ja na dole rozstawię jakiegoś metoda, wiesz? No. Nie śpiszmy w stronę listy, czy tak. Ja muszę wyciągnąć USB, znajdę. Co mam tutaj? Telefon. Telefon też mam włączony. Ale nie, zobacz. Aha, taki telefon. Mhm. No patrzcie, telefon. Gdzie? Ty, o to chodzi? A, zdjęcie na ty. Jest zdjęcie. Jakiś domu. Chyba, że to jest malunek jakiś. A zdjęcie jakieś widzisz? No, mi się wydaje, że o to chodzi. No możliwe, że o to chodziło. Bo ja tu innego zdjęcia nie widzę. Tylko to. Na strych to nawet nie ma co iść. Dziwa o tych strychu. Dobra. Dobra, ty idziesz na drugą stronę, że na podziwie. A ja włączam USB. Ściszam oczywiście. Na 25, nie musi być głośno. I włączam szanowanie. No i tutaj kadwójka wystarczy, moja musi, może ja może być w kieszeni. Wystarczy jedna kadwójka, na drugą złożę woda. Ja mam kadwa, ja mam USB ręce i będę się tutaj obracał w kółko i... No dokładnie. Nie za szybko? Czekaj, tak samo za fałd. I nie zawsze wieszkę wstecznie, nie? Nie znam słowa, no. Jest tutaj ktoś z nami? Może się nam w jakiś sposób ujawni? Ja tutaj kładę takie urządzenie. Jeżeli tutaj jesteś, możesz go dotknąć w ten sposób. Co? Co? No, coś takiego, no. Co to jest? O właśnie tak jak nam mówili, że mamy go postawić. Co to jest to? Co to jest? No, zapewne to jest coś. Gdzie budzi?
Tak. Tak? Nie wiem. Zobacz, zobacz. Klaun? Jakie klaun? Co to? O klaunstwa? Okej, coś na K. Czy jest z nami mieszkaniec tego opuszczonego domu? I czy chce z nami porozmawiać? Nie wiem, czy jak nie powiedziałeś, czy jest tutaj z nami mieszkaniec, nie słyszałem, słyszę cię. Wezwę. Ale mi się może wydawać. Proszę iść. Ale mamy stąd wyjść, czy mamy iść dalej? Wiemy wszystko dalej. No to tam trochę. Mam to trochę głośniej. Mhm. Dlaczego dom stoi opuszczony? Czy jest tutaj ktokolwiek, może się z nami tutaj skontaktować? Niekoniecznie mieszkanie z tego budynku. Może ktoś, kto ten budynek sobie żeby tego budynku przywiązał. Stało się w tym miejscu coś złego? Jeszcze zrobimy sesję na dole ze zbę. Mhm. Bardzo dużo głosów. Nie. O. Nie wiem co. Czy możesz wpłynąć na któryś z naszych urządzeń? Tam stoi takie czarne urządzenie, które możesz dotknąć. Słyszałeś? Ale nie wiem co dokładnie. Takie demoniczne jakby beknięcie z tego typu. Masz jeszcze szansę się z nami skontaktować. Płynie to na nasze urządzenia. Spróbuj przynajmniej. Próbować? Też chyba słyszałem próbować. Gościu bo powiedział próbować. Tak, tutaj. Takie wiele wyraźne. Kobiecie było tak tutaj. Ale tak tutaj, co się tutaj stało? A tutaj oni są tutaj. No nie. Jeszcze lepiej. Oni są tutaj. Kto tutaj z nami jest? Możecie się z nami skontaktować, możecie się przedstawić. Destrukcja. Odpalony? Ja mam pytanie, co to jest? To są nasze urządzenia służące do kontaktu z wami. Możecie na te urządzenia wpływać, a my po odczytach możemy stwierdzić, że to jesteście. Słyszałem takie zabijanko? Zabijanko, takie niewyraźne. Dużo głosów.
Może FMT? Mhm, spróbuj, właśnie miałem ci to powiedzieć. Zostawić mam na gospodzie. Nie zostawimy to. Zamiana na FM. Przełączyli się na FM. No i tak było 100 zł, fajnie. Bardzo fajny atak. Czy jest tu ktoś z nami? Może się z nami skontaktować? Spróbować kontaktować się z nami na te urządzenia, które tu ustawiliśmy? A właśnie, czy trzymasz tu puszka dwójkę obok SB? Jak nie trzymamy, to może coś więcej wpłynąć na to. Ja już tu trzymałem na tym, na blacie. Tak. Nic nie było. Znowu mi ostrość się zgubiła. O. O, dobra. Jesteś tutaj z nami? Czy jest tutaj w ogóle ktoś z nami? No, na FM taka cisza w paśmie, że tak powiem. Mhm. Na AM więcej tych odpowiedzi. Jakby dużo osób się bawiło krótkofalówkami w okolicy, nie? No bo faktycznie... No, nie, niektóre słowa są dziwne jak na krótkofalówkę. Jeden. No, no, no to tak. Chyba powrócamy na AM, nie? Mhm. Będą lepsze odpowiedzi. Będzie ich więcej na pewno. I pójdziemy sobie już na dół. Tak, i pójdziemy na dół. No to zatrzymamy. Na razie zatrzymamy. I tak, idziemy na dół. Wszystkim weź sobie tę bujeczkę, nie gubna. Nie zapomnijmy. No i dobra, żegnamy się z tym piętrem. Z tymi osobami na tym piętrze też. Uważaj na rampowa. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nie podążajcie za nami. Tak, nie podążajcie za nami. Mam imię Jessica, wcześniej miałem. Mówiłem ci. A wcześniej miałem i to aż tak mocno łapię. Aż się wystraszyłem. A wcześniej miałem Emily jeszcze imię. Miałem Jessica, a potem miałem Emily. Teraz mam Jessica miałem. Wcześniej miałem Emily. Dobra. Także tu jest otwarte to wejście. Tutaj będzie lepiej się rozmawiać, tylko nie możemy świecić w oknie, bo musimy w przeciwnym stronę świecić. Mhm. Coś tu jest za ten, spokój, nie wiem. Luz. Tutaj możemy szaleć, że tak powiem. Kosmetyki, bombki nawet leżą. Te kotki, pieski, to jest creepy, jak nie wiem. Dobrze. Parzy, Andrew, piękny jeszcze kolorowy. Wow. Tutaj ściana się w ogóle nie sypie, tutaj jeszcze po drugim piętrze można ładnie. Kasety jeszcze. Mhm. Kojarzycie kasety? Ktoś, kto jest z 1990 kojarzy kasety. Ktoś, kto jest młodszy. Te VHS-y, tylko te plasty, które jeszcze do tej pory są. Dobra, odpalaj. Odpalamy SB, stawiamy je tutaj na stole. Usiądziesz na tym krześle? Zmieniam na AM. Pomóż gdzieś hardwójkę, może być na krzesło, nie? Jeżeli ja nie obejmę na krzesło, nie będę dużo. No ja mam. Ty obejmiesz, nie? Mhm. Ja będę świecił tylko dodatkowo doświetlenie. Wow. Wow. Potrzebujesz pomocy? Jesteś tutaj z nami? Coś się stało? Co tutaj się w tym miejscu wydarzyło? O, jaki dokładny głos. Mężczyzno, czy możesz powtórzyć? Jeżeli tutaj jesteś, to dotknij tego. Postaraj się dotknąć. Ono da znać, że tu jesteś, to urządzenie. O, ja nie łapię nawet każdy oba urządzenia. Także możesz do nas przemówić, możesz wskazać swoją obecność. Jest jasne.
Zrozumiał, co mnie tak nam mówi Bosku. Czyli rozumiesz, że możesz się z nami tak w ten sposób skontaktować, tak? Ktoś powie nam, co tutaj się stało. Dlaczego ten dom jest zapuszczony? Tu dawaj. Pali? Znaczy to nie wygląda, żeby się tutaj coś spaliło, więc to można obalić. Wszystko wygląda nienaruszone i zestawione po prostu ten przemijającym czasowi. Nie, nic się tutaj nie spaliło. Przerażenie. Mamy. No. Często miałem palić właśnie. Ale tu się nic nie paliło. Chyba, że w piwnicy albo gdzieś. Nie wiem, czy nie słyszałem tam. Też słyszałem tak. Wiem, że dwa razy ten sam głos mężczyzny. I później drugie słowo było chyba poważnie. Czy mamy gdzieś nie wchodzić? Teraz. Ja? Mamy gdzieś nie wchodzić? Mamy stąd odejść? Ukarany ktoś był. Albo to za tego kontekstu. Coś się tutaj wydarzyło, ktoś tutaj był ukarany, ktoś tutaj używał przemocy fizycznej wobec kogoś? Nie. Nie. Czyli wszyscy żyli tutaj zgodnie i w harmonii. Zgodnie ze sobą i w harmonii, tak? Albo słyszałem tak, od jakiejś dziewczynki albo żeński głos. Teraz. Teraz. Wiedźmę można z kontekstu wywalić, bo nikomu się to nie działa krzywda. Wejdę? Wejdę albo idę. Czy ktoś się z nami chce skomunikować? Jeszcze ma szansę, możesz odpowiedzieć. Spróbować odpowiedzieć. Chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego dom jest opuszczony. Dokładnie. Albo jeżeli nie dasz rady wpłynąć na nasze urządzenia, korzystając z ich energii. Słucham. To możesz coś puknąć. Wydać jakiś dźwięk. Coś uderzy. Pokaż. Przecież nas widzicie. My was nie widzimy. To odwrotnie sytuacja to wygląda. Nie? Nie widzisz. Jestem tutaj. My chcemy twoją obecność tutaj zaznaczyć. Znaleźć, zobaczyć. Teraz? Mhm. Ktoś okradł ten dom? Wygląda o wiele gorzej niż jakby był okradzony tylko. Nie ma?
Spróbujemy jeszcze w innym pomieszczeniu zrobić. Jeszcze myślałem tam na górze, w tym nie chodziliśmy tam dalej, no. To jeszcze się przekonamy na górę. O, to był dziwny głos teraz. Siekie? Siekiela? Siekie? Jakieś takie nie lubię. Ty, dobrze, może jeszcze... stawimy go na stole? No, zostawimy go na górę, no, na stole. Tu, na tą stole. Zostawimy go, no, będzie. Pamiętaj na mnie. Tak. Ja tej lampy na głowie teraz nie oświecałem. No. Słyszysz? Nie oświecałem tej lampki na głowie. Sama się włączyła? Tak, sama się włączyła przed chwilą. A, bo włączyłeś ten, mam... na machanie ręką. No dobra, ale... Wykrywa się ruch. Ty, jak się samo włącza, wykrywa ruch kaczuszka. Ja mam powieszony. Mhm. Albo w kontekstu. Ty, uważaj na tego rempoda. Ten garnek. Pamiętaj, że rempod. Prawie jak ja przeszedłem. Tak. Nie, nawet się nie zaświecił. No właśnie też, płomienie, a wcześniej schodziłem i zaświecił. To nie jest dziwne. No i wyłączyła się teraz. Aha, no. To nie, ona działa na ten. Musiałbyś włączyć, jest to włączyć i to włączanie, włączanie. No. Bo to będzie nam... Czekaj. Bo będzie nam się właśnie włączać, włączać. To będzie się stale świecić. Mhm. A i włączmy nie tak mocno. O, ten mniejszy poziom, to jest dłużej wytrzyma. No może ten ultrafiolet. Można też, ale to nie będzie tak fajnie widać na kamerce. Czy można na czerwono, wtedy fajnie neutralny kolor. To daj. I nie rzucamy się wiesz, w oczy. Mhm. No wiem. Ja się odbijam, w lustrze staje się wystraszony. Nagrywa jakieś kolejne nagranie, drugie. Tak? No, przerwało tamto. To może tak mi przerywa, może tam coś ustawiłem. Wow, fajnie, bo... fajnie. Ale jest. No, wygląda to super. Skala okay. Jest na czerwono. Ja, uwaga, idę. Ojej, panie, muszę przejść nad tym. Możesz usiąść na tym fotelu, tutaj? Czekaj, bo ja idę. Telewizor, ale tutaj, gdzie elektronika, to nie ma co tego paść. Nie. Włascy pana, a tutaj postawię. Włączam. Jeszcze mam, no, połowę baterii. Co to za dźwięk? Aha. Latarka, dobra. Mhm. Myślę, że... Należy... Położę, bo może się przewrócić, bo jest pod kątem. A to ja tutaj zostawię. I to jest dalej z tego. Coś wam powiedziałem. No, ale nie wiem. Jeśli tutaj jesteś, możesz się z nami tutaj skomunikować. Przez te dwa urządzenia i to na dole. Przez jedno rąk możesz rozmawiać, tak. A przez drugie możesz nam pokazać swoją aktywność. Dokładnie, w tym miejscu. Obecność. Ja miałem powiązany na gościnie. No ale to nie ma nic powiązanego z czymś. Tu jest tablica. A także na dole. Na dole masz dwa urządzenia, które możesz dotknąć. Tak, że chcesz obodnik, one się wtedy włączą. No, ciekawe, co tu nade mną wisi. Ja się przesunę, bo tak to nie widzi. O, nas wyprasza na gościubie, chce, żebyś poszedł. Ale my sobie tu jeszcze chwilkę zostaniemy. Bo to może być... Jeżeli mamy stąd iść, to wpłyń na urządzenie, które jest na oparciu fotela. Albo spróbuj nam to powiedzieć. Przez urządzenie, które jest na tym stole. No to jest... Taka, nie, to jest jakaś taka... Komoda jakaś. Komoda. Znowu mi o, ktoś mnie złapał. Głośno. Coś takiego słyszałem. Głośno. O, złapało. Ktoś jest sfrustrowany już naszą obecnością. Wcześniej kazał nam uciekać. Co mnie na gościubie. Znowu mnie ostro się złapało. Znaczy ja teraz jestem sfrustrowany aplikacją, żeby nie ostro się nie łapał.
A ktoś jest naszą obecnością tutaj. Być może sprzedamy. Nie wiem, przeszkadzamy czy? Mamy stąd odejść? Jeśli tak, to daj nam jakąś na tą namacalną, widoczną odpowiedź. Powiedz nam to, wskaż nam na jakiś wspomniał, na urządzenia. No to jest pytanie, co się stało. Nie, no bez pytań jest to śmieszna opcja. Idź tu? Idź już. Idź już, a bo idź tu słyszałem. Ej, no nie, pan, co w takim razie będziemy się powoli wychodzić z tego miejsca. Jeśli słyszymy taką odpowiedź od bytu, od przecinek bytu, bo brzmi brzydko, to nie, będziemy stąd wychodzić. No nie chcemy zabrać. Nie, co świeciłbyś latarką? No, jeżeli tutaj jesteś, mógłbyś ruszyć którymiś drzwiami. Sobie. Coś nam mówi. Albo oknem. Idź, idź. Dobrze, będziemy powoli się udawać. Dobrze. W takim razie do wyjścia. Nie chcemy cię tutaj bardziej denerwować. I ten sam głos. Mhm. Ty, i wiesz co? I coś tutaj przed chwilą się posypało. To z czego się mogło sypać tutaj? Tego nade mnie. No ktoś ewidentnie wskaże nam stąd iść. Ja. Ja? Tak. A ja powiedziałem, że ktoś ewidentnie chce nam... O, tak, bo ja. Dobrze, nie chcemy cię przeszkadzać. A kim jesteś? Możesz nam jeszcze powiedzieć, kim jesteś? Nie wiesz. Ja mam chirurg, ale nie jest chirurgiem. Na gestudię mam. Miły. Kobieta powiedziała miły. Powiesz nam jeszcze, kim jesteś? I wtedy... Pójdziemy. Wyjdziemy. Jestem już, tylko nie żyłem. Ja! Taki... Znowu, no. Wiemy, jesteś... Wiemy, że tu jesteś. Tylko jak się nazywasz? Albo kim jesteś dla tego miejsca? Dorian? Nie. No? Nie. No to mamy to same zamknięte. Na wierzchu. Żeby to skapło. Ja wcześniej nie widziałem, mówię, jak coś tutaj sypło. No, to może się... Jedno z tym przed. Co nas, coś nas ewidentnie straszy. Albo chce ostrzec. Albo chce ostrzec to. Dobrze, takim razie my... No, idziemy piętro niżej. Tak. Zostań sobie w tym miejscu. Ja muszę go włączyć. Nie przeszkadzamy ci. Tak. Zostań w tym miejscu. Nie podążaj za nami. Nie podążaj za nami. Przodem Daniel. Ostatni rzut okiem na pomieszczenia, które tutaj zostawiamy za nami. Na telefonie. Lampot, który się wcześniej zaświecił, jak schodziłem. A to wiesz, patrz, teraz się nieświetnie zaświecił. To jest bardzo. Mi się wydaje, że przeszedłeś trochę blisko. Jezus, blisko Mary, przeszedłeś. Tak, może za blisko faktycznie przeszłem. Zabijać go? Możesz go wziąć, no. Dobra, zabijam, bo będę nam piszczył i piszczył. Ja mam coś, powiedziałem, jest trzy. No to już tak jak zasłyszeliśmy. No nie, do piwnicy na pewno nie wchodzimy. Spróbujmy zobaczyć tutaj. Nas ostrzega przed wejściem do... Tu nic nie widzę, muszę bardziej poświecić. To są jakieś te... Możesz bardziej? Jakieś takie stare... A czekaj, bo ja mam chyba włączony drugi poziom świecenia. O, widzisz, jakieś stare te...
Nie wiem, no widać chyba. Stare takie te butelki, aha, słoiki. No. Typowa piwnica, nie? No ciekawe, czy tam coś dalej jest. Standardowego Kowalskiego. No musiałbyś wsadzić kamerę, ale to już ryzyko. No właśnie. Nie, lepiej, żebyś nie wpadł też, no nie mamy co ryzykować. Bo później, no tutaj jest trochę nisko. No widzicie, tu macie. No nie, nie byłoby się czego chwycić i jak zejść. Pewnie drabinką się schodziło, bo to była zapadnia, a czy nie zapadnia, to były drzwi po prostu. Mhm. Takie zamykane. Zobaczmy jeszcze tu na chwilkę. Albo wyciszmy się po prostu. Jezus, no, uśmiech mi powiedział, ja się wystraszyłem. No i my tutaj na ten rampod nic, nic tam nie było. No. Nie nic było, nie było, bo byłoby słuchać. Nic nie byłoby słuchać w ogóle. Nie wiem, ja bym jeszcze na chwilę tutaj zostawił SB. I się... No ale to już mieliśmy. No już, a w sumie mieliśmy. To nie wiem, no, nas ostrzega przed czym, żebyśmy stąd uciekali, albo wychodzili z tego. Wiataczek taki mały. Jeszcze się wyciszmy po prostu na chwilę. I na słuchanie. Chyba, że włączyć SB? Nie. Nie, już wystarczy. Na słuchanie, dobra. Ja SB na to się nie mam. Jak masz K2, to załącz. A, to jeszcze świeże długopisy. Nie? Załącz K2. Tak. Tak, no, czekaj. Muszę zachwycić jakoś ten telefon. Twój telefon. No dobrze, twoje telefon. Nie twój telefon, tylko... Tak, działam. Dobry fachy. Tak, tu. Bo ty ją połóż tu, a ja jeszcze przejdę się tu obok. Jak kładłem, to nic nie ma. No jak kładłeś? Kurczę, znowu mi się przełożyło. Dobra, połowę. Wystarczy, że brzuchem dotknę nabywania i przerwę. To jest to następujące jeszcze. Jeżeli jesteś w piwnicy, daj jakiś znak. Zmieni to światło na normalne. Czekaj. To był taki przycisk od tego. O, to mniejsze. Dobra. No dzięki. Szafa zamknięta na klucz. Klucz zardzewiały. Ciekawe, czy da się otworzyć. Wow. A nie widać tej pańczy. A trochę widać. Może w tym pokoju jesteś? Halo?
Przykro nam, jeżeli z jakiegoś powodu musiałeś opuścić ten dom. Musiałeś, musiałaś. Dobrze, opuszczamy to miejsce. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że zaznaliście spokój, że nic bardzo strasznego się tutaj nie stało. Żegnamy się z wami i nie podążajcie za nami. Bardzo mi przykro, że muszę was opuścić. Żegnamy się z wami. Nie podążajcie za nami. Zostańcie tutaj na miejscu. Weź nam podaj i idziemy. Chodź, idziemy. Tędy się szło. Tędy. Daniel już wraca razem ze mną. Tak więc, kochani, jesteśmy po wyprawie. Do Mucisza. W domu cisza, ale odpowiedzi na SB, na SB jak zwykle dużo. Jest to wyłapanie znowu bardzo dużo rzeczy. Zobaczymy, czy faktycznie miejsce, coś wyłapiemy. No. Miejsce w ogóle bardzo fajne. Spontanicznie znaleźliśmy miejsce w sumie. O, lepiej widać. Miejsce w ogóle fajne, bardzo fajnie skryte. I ogólnie to się w miarę łatwo wejść. Nie jest. Budynek groził zawaleniem, aczkolwiek nasz ciężar wytrzymał. Także miejsce po prostu łatwo dostępne. Dom jest nieduży. Odpowiedzi na SB są. Jak widzicie, słyszycie koło drogi. Koło drogi. Ale... Mieliśmy w miarę spokój. Mieliśmy spokój. Nikt nas nie... Idziemy powoli. Nie złapał tam w środku. No i tak. Co możemy jeszcze powiedzieć? Jak zwykle. No może doczekamy się kiedyś tego momentu, że Rempot bądź coś na H2 ta, no. Wreszcie wskaże jakieś odczyty. Chociaż no... Coś na SB było, ale... SB tak. Były głosy i były nawet jakby wyraźne głosy mężczyzn. Jakby nam dostrzegali, że my wyszli. Tak. Zaczęło się coś sypać. Sypać ze strychu. No to postanowiliśmy, że w sumie lepiej opuścić budynek, skoro mamy ostrzeżenie, niż ryzykować zostać tam dłużej. Właśnie, dokładnie, dokładnie. Wyprawy uważamy, myślę, jako udaną. To jest taki spontaniczny odcinek. Troszkę mniejsze miejsce. No troszkę jest, dokładnie jest jeszcze inny sprzęt przy nagrywaniu użyty, bo to moja kamerka i robimy testy. Może coś, no. Może też dobrze nagrało. Zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdzie materiał. Zbieramy się powoli do domu. Dokładnie. Co jeszcze? Jeszcze myślę, że coś chciałem dodać. Były w ogóle fajne, stare, były monety, banknoty, jakieś garnitury, widać, że szapa. Najświeższy plakat, jaki plakat, kalendarz z 2016, więc niedawno opuszczony budynek, może 2023 jest.
3 lata do 7 lat opuszczony budynek mniej więcej. Jak nie lepiej może. Nie lepiej, monety były z 1980. Monety z PRL-u. Nie sprawdzałem. Tak, tak, monety z PRL-u. Także no zobaczymy, co jeszcze tam zobaczymy, co Daniel wyczai przy składaniu filmiku. Bo jakieś odpowiedzi były. No a was prosimy o lajki, followy, suba jakiegoś. No. Dziękujemy za tak, 500 wyświetleń naszego odcinka. Tak, tak. Pewnie już ponad 500. Pewnie już ponad 500. Wyświetleń naszego odcinka z Myślachowic. Tak, bardzo dziękujemy. Tak, tak. Mam nadzieję, że dziękujemy także poprzedni odcinek bardzo wam się przyjął. Tak. Miejsce duże, odcinek dość solidny, więc mamy nadzieję, że tak. Dziękujemy także za konstruktywne komentarze, no bo one nas w sumie, można powiedzieć, motywują, tak. Bierzemy je sobie do serduszka i wykorzystujemy potem te rady, tak. Także z tego miejsca żegnamy się z wami. I do kolejnego. I nie podejrzewajcie za nami. Nie podejrzewajcie. Nie, no podejrzewajcie. Tak, no, tak. Za naszymi stronami. Stronami. Mamy też Instagrama, możecie się dołączyć do konfy. Na Messengerze. Tak. Zapraszamy. Możecie. Może się uda nawet z wami, nam z wami nakręcić odcinek, jeżeli ktoś by chciał. Ktoś by chciał, to można coś, można coś pomyśleć, no. Dobra, lecimy. Lecimy. Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Cześć.